Hej, siemanko, jestem Jacek Korzystności i witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z gier mobilnych. Dzisiaj zgramy kolejną raz w grę Cable Swing. I oczywiście, moi drodzy, zaczynamy od trybu destrukcji, czyli taki tryb, w którym rozwalamy tutaj takie wieżyczki, żeby klocki zniszczyć, podrzucać. Dzisiaj, moi drodzy, do poziomu 120 przynajmniej spróbujemy zrobić 50 monet, bardzo fajnie. Mam tak dużo tutaj waluty, że nie wiem, co z nią zrobić. O nie, trzeba trochę wyżej, albo nie, trzeba wyżej, wyżej muszę wziąć, uderzyć tam. Więc postanowione wyżej, gdzieś tu. Tak, uda się? Udało się. Trochę za wysoko, ale udało się w końcu. Myślę, że na szczęście przechyliło. Nie trafiłem w ogóle. Ale teraz na pewno się uda trafić. Bo nie, za mało. Dzisiaj oprócz tego filmu postanowiłem, że nagramy jeszcze, moi drodzy, Break the Hoops. Money Rover. Znaczy Good Pizza, Great Pizza. Czy ja powiedziałem Break the Hoops? Bym się pomyliło. Good Pizza, Great Pizza. O, i mamy losowanie kołem. Break the Hoops nagrywałem ostatnio, więc nie trzeba. Tak swoją drogą, moi drodzy. Niedługo na Instagrama naszego wrzucę, znaczy naszego, w sensie mojego z YouTube'owskiego, wrzucę zdjęcie roweru, który kupiłem na tam pewnym vlogu. Możecie go sobie tam znaleźć. No, jak teraz nagrywam ten film, to ten vlog już prawdopodobnie wleciał. Miałem go wrzucić wcześniej, od razu jak go nagram, ale pomyślałem, że znaczy poczeka w kolejce filmów. I tak będzie fajniej. Dobra, myk. No i dużo zarobimy tutaj teraz. Oczywiście waluta jest już nam niepotrzebna, bo zaraz wam pokażę coś. Weźmy sobie tutaj do skinów. Gdzie to są skiny za hajs? Możemy odblokować losowy skin. Zmieńmy sobie skin, bo to tak trochę dziwnie. Proszę bardzo, jakiś taki dziwny, niech będzie. O nie, mało brakowało, żebym wygrał, bo tam już się przechyliły te klocki na dole. Głupia reklama. Bo jest idealnie, że co proszę? Idealnie poleciałem i przegrałem? Udało się, teraz wygrałem. I chyba mam też losowanie kołem, tak mi się wydaje. Tak, wygrałem nawet losowanie kołem, haha. Swoją drogą tej gry też nie będę nagrywać za dużo, bo to takie. Nie ma w niej nic ciekawego. Zrobimy tak, że będziemy zmieniać skina co odcinek. Przynajmniej jednego z tych skinów. No i będziemy tak robić, moi drodzy, aż w końcu skiny się skończą i seria się też skończy. No. No nie, trochę za wysoko. Oprócz Good Pizza, Great Pizza, może jeszcze jakiś krótszy odcinek z jakiejś gry, ale pozostawimy na jutro. Może jutro też nagramy dwa filmy, bo w sobotę miałem nagrać dwa i w niedzielę jeden, ale wczoraj nagrałem tylko vloga.
Także ten film, który na... Nie, to w sumie będzie idealnie, bo wczoraj miał być dwa, dzisiaj jeden, więc... Skoro wczoraj tylko jeden, to dzisiaj będą dwa. Bo mało tego, moi drodzy, że vloga nagrałem, to jeszcze jak tak na tym rowerze zatrzymałem się na chwilę, to ten vlog oczywiście zmontowałem od razu. Nie robię tego za często, no bo szczerze nie chce mi się. Wolę po prostu z pasji nagrywać. Ale nie to, że jakoś zmontowałem, tak jak robią to jacyś youtuberzy, na przykład Karolek. Ja to zrobiłem po prostu tak jak mi się podobało, tak jak ja chciałem, według własnego pomysłu. Dodawałem po prostu napisy i no i łączyłem te wstawki, które nagrywałem tam. Pomimo, że rower bardzo mi się podoba. Wczoraj w ogóle był jeden tylko film, bo długo jeździłem na rowerze. Chciałem wytestować ten rower, więc jeździłem na nim dosyć długo. Wygram? Wygrałem. O, patrzcie, ledwo, ale wygrałem. Jakby się tak na jednym poziomie, z jednym poziomem bawić, no można by w sumie wbić tak na każdym losowaniu kołem. Ale to jest coś takiego, że nie wbije się, bo nie możecie już ten poprzedni poziom zagrać. Dopiero 6 minut. No i zwycięstwo kozacko. Swoją drogą, tutaj będziemy robić tak jak z Brick the Hoops, czyli w sensie z tymi skinami. W Brick the Hoops robimy tak, że co odcinek zmieniamy skina. Aż w końcu tam w ogóle skinów w tamtej grze nie będzie. Ej, gdzie ja mam tu uderzyć, żeby wygrać? Kolejna głupkowata gra. Mam nadzieję, że to nie jest gra ketchupu. Jest. Mało brakowało, jeden klocek by się przewrócił, już bym wygrał. Wygram? Wygrałem. Tak, wygrałem. Ale to był poziom, w którym trzeba było się skupić, żeby dobrze polecieć. Nie wiem, ile w tej grze jest poziomów. To może być tak jak w jakiejś tam. Nie pamiętam do końca nazwy tej gry. Ale to była stara gra. Że tam nie było po prostu ograniczenia poziomów. To było coś takiego, że poziomy były generowane losowo przez grę. Ale w takiej grze myślę, że jest ograniczenie poziomów. Przegrałem? O, no nie, to co ty wymyślasz? Nie, muszę trochę niżej uderzyć. Zobaczcie, uderzę gdzieś tu i wygram. No, jeszcze losowanie kołem wygrałem. Ogólnie vlogów teraz nie będę nagrywać. Tylko jeden odcinek akurat nagram przy okazji, jak ten rower kupowałem. No i co, moi drodzy? Spróbujmy jeden raz wyścig zrobić. No nie udało się zrobić to czego chciałem. Bo chciałem zrobić tak, żeby się odbijał od tych zielonych. Dobra, jeszcze raz. Dobra, ja teraz nic nie ruszam. Nie udało się, niestety. To kiedyś zrobiliśmy tak, że wygraliśmy tak właśnie w ten sposób poziom. Mieliśmy pierwsze miejsce i jeszcze musieliśmy na te boty czekać, zanim one doszły na koniec. Głupkowata gra, oczywiście.
To nie jest w sumie gra, tylko to jest coś takiego, że grajcie w gry, żeby zdobywać monety. O Jezus, no kliknąłem poziom przypadek, przepraszam. No, żeby zdobywać monety, a po 2 miesiącach gry możecie dostać 5 zł przelewu na PayPal. Taka głupota. Gdzieś dla testu testowałem taką aplikację, ale szczerze, bardziej wie jakiś. I to jak oni w ogóle te pieniądze chcą dawać? Jak rzadko. Na przykład były takie zdrabki, w których można było niby wygrywać. Dla testu oczywiście testowałem, bo wiedziałem, że no przecież się nie wygra, przecież to jest oczywiste, że to jest oszustwo. Ale trafiają się osoby, które właśnie no nie wiedzą, że to jest oszustwo i korzystają z tych aplikacji, niby cieszą, bo dostaną pieniądze, tak mordę cieszą. Janusz i Grażyna. Dosłownie, zobaczcie ten, jak Janusz wyglądał. Co to była za głupia gra? Masakra. Znaczy w Ameryce tak robią coś takiego. O, przegrałem. Ej, przecież to się przewróciło. Że który mocniej lepe da. Oraz zwycięstwo. Wyścig 112, znaczy wyścig 112, Boże, poziom 112, byk. Jest, wygrana, z powrotem. I jeszcze mamy tutaj losowanie. Może 500 monet dostanę, co? O, akurat na zawołanie dostałem. Nie, odbił się tylko i nic. Na przykład w przyszłości, moi drodzy, co do tego roweru, to może nagram jakiegoś vloga z jeżdżenia na nim. W sensie, jak się chyba to wszystko uspokoi. Chociaż dziwnie będzie się tak jeździć i tak gadać. Tak się dziwnie ludzie zawsze patrzą, jak ktoś coś nagrywa. Znaczy, to jest, to nie jest dziwne, że ktoś coś nagrywa, no bo to w końcu zostały wynalezione kamery. Ale wiecie, ja coś na przykład nagrywam sobie vloga, na przykład był spacer nagrywany z psem. Nagrywałem vloga, na coś tam opowiadałem, a tu przychodzą, czy przychodzili ludzie tak. Tak mordy wykrzywiali, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo dlaczego, co im w tym przeszkadza. Dobra, 20 tysięcy mamy, 20,5 tysiąca. Nie trafiłem. Mamy dopiero 13 minut odcinka. Oczywiście Cable Swing to nie jest jakaś super kozacka gra. Nie za wysoko wziąłem tym razem. Jest tu X, dobra, nie wiedziałem, nie zauważyłem tego. Właśnie ja się staram, moi drodzy, jakoś tak te reklamy. Nie to, że usuwać filmu. Raz tak zrobiłem, że wyciąłem reklamę. Ale robię tak, na przykład, że jak są jakieś reklamy, to ja po prostu robię cięcie i nie nagrywam wtedy. Dobra, potem, jak się skończy reklama, to odcinam. O, wyłączam, cięcie i od nowa nagrywam. Ten film oczywiście kontynuuje. Dobra, to. No nie, znowu ta reklama z tą rybą. Dawaj, 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 jest. Bo już bym przegrał.
Kolejne 50 monet, ok. Myk jest. Znowu obrót kołem. No znowu. O Jezu, ta głupia reklama. Dobra, zróbmy to. O, masz to. Kiedyś chciałem nawet tę grę pobrać i sprawdzić ją. Nie, byłaby fajna na it. Ale po pobraniu ta gra okazała się być zupełnie czymś innym niż na reklamach. Także to tak wygląda niestety. No, znowu mało urokowało. Początek tej reklamy był badziewny. Okej. Mamy to, mamy monetki, super. No i tu będziemy zaraz kończyć ten film. Proszę bardzo, wszystko. Pięćset monet kolejne. Nice. No i tu już jest koniec tego odcinka tak naprawdę. Teraz, moi drodzy, jeszcze zrobimy tylko wyścig jeden. Zatem gdyby ci twórcy tych aplikacji, właśnie jeszcze powiem, gdyby tych twórcy tych aplikacji, niby, które tam dają jakieś pieniądze, serio wypłacali prawdziwe pieniądze, to nawet jakieś tam osobie opłacałoby się to, coś takiego robić w tych grach, grać i dobywać te monety, no to ci twórcy zbankrutowaliby. Właśnie to jest coś, co robią coś takiego, że za miesiąc gry macie dopiero jakieś tam żałosne 5 zł. Dalej, no zaraz przegramy. Piąty jestem o... Ej, to jest coś dziwnego, zobacz. Gdy jest pierwsze miejsce, mamy to tańczy, nasza postać jakoś tańczy. Tak, gdy mamy miejsce już takie gorsze, to już nie tańczy. Ale każda osoba, każdy bot... Każdy bot tańczy. Także, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie filmu z gry. Cable Spinki, jeżeli oceniam ten odcinek, wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę, subika wraz z dzwoneczkiem, napisać fajny komentarz, udostępnić ten film znajomym. Zapraszam was także na poprzednie filmy, na następne, do następnego, na razie, cześć, hej, hej!